W języku angielskim jest takie sformułowanie I have no clue. I często się nim posługuję, mimo to, że nie ma dobrego polskiego odpowiednika tego stwierdzenia. Tymczasem dostałam książkę Clue, a jej autorką jest Cleo Ćwiek, która. Na łamach tejże książki rozmawia z Agatą Trzebuchowską. Cleo Ćwiek to modelka, podcasterka, założycielka Fundacji. Można zwariować, entuzjastka, wspinania podcastów, technologii, literatury i najróżniejszych ciekawostek, jak mówi sama o sobie. Agata Trzebuchowska to dziennikarka, odtwórczyni tytułowej roli w filmie Ida Pawła Pawlikowskiego, reżyserka i scenarzystka filmowa. I myślę sobie, że dziewczyny nie podają na łamach tejże książki, Żadnego, clue, żadnego klucza do tego, jak żyć, ale opowiadają o tym, jak się sobą stawać. Podtytuł tej książki to „Jak być sobą, gdy jesteś wszystkimi innymi”. A Cleo miała najróżniejsze przygody i doświadczenia, które sprawiały, że docieranie do siebie nabrało jej bardzo typowego i bardzo unikatowego doświadczania. Ja nazywam się Anna Gutral, jestem psychologką, psychoterapeutką i podcasterką, a to jest mój podcast Gutral gada, w którym dzisiaj rozmawiam z Cleo Ćwiek i Agatą Trzebuchowską nie tylko o samej książce kluczu, ale o życiu modelki z doświadczeniem choroby afektywnej dwubiegunowej i rozmówczyni, która zadając pytania poznaje drugą osobę a co za tym idzie, otwierają przed rzeszą czytelników i czytelniczek. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest wydawnictwo Agora, wydawca książki clue jak być sobą, gdy jesteś wszystkimi innymi. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Gutral <sum> Kleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska dzisiaj są z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy raz trio podcastowe goszczę u siebie, z tego właśnie tytułu, że y, panie obie, wy obie, będziemy sobie mówić po imieniu, prawda? Tak, tak, jakoś nie wiem, jak na was spojrzam, jesteście takie eleganckie, że jakoś pani mnie wskoczyła. <noise> um, napisałyście książkę razem, mimo że książka jest o Kleo. I o kleo przeżyciach, ale ja celowo. Nie do końca. Nie do końca? Głównie? Nie. nie jesteś główną osią tej książki? Jestem, ale okazało się, że mamy bardzo dużo wspólnych, różnych doświadczeń i przemyśleń, które możemy ze sobą zderzać, więc ja bym tak tego jednoznacznie nie patrzyła na to. Czyli w sensie, ja... wiesz, to nie jest wywiad taki, że ktoś zadaje ci pytanie i odpowiadasz, tylko to jest zdecydowanie dużo bardziej nasza rozmowa. No, to tam jeszcze nie doszłam, bo ja sobie myślę, że to nie jest tylko o Was, mimo że myślę, że mamy bardzo różne przeżycia. Ja, wy, ale spędziłam z tą książką weekend i miałam takie poczucie, że kawałki czytałam także o sobie i o swoich doświadczeniach, więc myślę, że tam jest sporo rzeczy, z którymi można się doświadczyć. I już mówiłam, Agacie, kiedy byłyśmy w za wizją, że jak dostałam tę książkę, to sobie myślałam: hmm, 27 lat, uh -huh. hmm, książka z Twoją twarzą na okładce, Na 312 stron. Hmm, sobie myślę, hmm, no jakby. Wiesz, jak myślimy o biografii, to czytamy o kimś, kto jest gdzieś tam u schyłku kariery, kto podsumowuje swoje życie, a 27 lat, to chciałabym mieć znowu 27 lat. Teraz zabrzmiam jak stara baba, ale to nic. Przeczytałam tę książkę i pomyślałam sobie, że zacznę rozmowę od tego, dlaczego i dlaczego akurat wy dwie zdecydowałyście, że chcecie się nad takim projektem pochylić. Wszystko zaczęło się od tego, że ja przeprowadziłam wywiad z Kleo do wysokich obcasów. Mm. Powiedziała mi okla moja przyjaciółka, że jest taka fantastyczna dziewczyna, która jest modelką i założyła fundację i nagłaśnia temat zdrowia psychicznego. Przyjaciółka, która teraz jest w Radzie Fundacji, można zwariować? Tak. Um, ale od tego się zaczęło i, i po tej rozmowie do wysokich obcasów zgłosił się do mnie Paweł Goźliński z Agory z pomysłem poszerzenia tej rozmowy w postaci książki. I po prostu, żeby, żeby po prostu e, zrobić coś większego na ten temat. No i no, nie wahałyśmy się specjalnie długo z Cleą. No to było rok, rok po tym, kiedy wyszedł nasz wywiad tak. do wysokich obsesów. My w ogóle zrobiliśmy ten wywiad tak tuż przed pandemią. Tak, no dosłownie, tak. że się, spotkałyśmy się, a kolejnego dnia już, już były Zamknięte, zamknięte kawiarnie, kawiarnie tak dosłownie. Tak. E, I później wyszedł wywiad, a propozycja książki przyszła chyba rok. Rok później. Rok później, mm -hmm. tak. Spotkałyśmy się w Agorze, dostałyśmy naręcze książek, biografia Demi Moore, <laughs> biografia Sinead O'Connor. Patrząc sobie na tę komadkę i myślałam, no dobra, znaczy, pierwsze miałam takie wrażenie, że oni chyba nie wiedzą. Z kim się spotkali, w sensie oni chyba sobie się przeliczyli strasznie i liczą, że my wyczarujemy coś z niczego trochę, ale jak porozmawialiśmy, to się okazało, że, że nie, że zrobili jakiś swój research, i wydaje, wydaje mi się, że, że możemy po prostu rozwinąć wiele wątków z tej rozmowy. I faktycznie tak było. Zresztą nasze materiały były jeszcze więcej, dużo, nie wiem, za dwa razy tyle pewnie niż stron ma ta książka. Ja myślałam, że Boże, żeby ona miała chociaż ze 200 stron, żebyśmy tam się zmieściły w te tam arkusze wydaje. No i że się zdjęcia takiego. doda, czy tam co no tak zdąży. To był też nasz pomysł. <laughs> no Okazało się zbędne. Tak, jest, jest ta książka. Ym... Też mówiłam o tym Agacie, że trochę miałam takie poczucie, jakbym się przysłuchiwała rozmowie dwóch dobrych przyjaciółek, bardzo długiej rozmowie i bardzo intymnej rozmowie. momentami miałam takie wrażenie, że czy ja to powinnam czytać, czy ja trochę... Czułam się, wiecie, jak, jak ktoś to podsłuchuje, mm -hmm. czegoś bardzo intymnego. Um, ale zapytałam o to, jak, jak wy dwie się połączyłyście nad, ty, nad tym tytułem, bo um, pytanie do ciebie, Agata. Mm -hmm. Czy znałyście się długo przed... W ogóle się nie znałyśmy. Jak się zgłosiłam do Kleo z tym, wywiadem, to w ogóle nie znałam Kleo wcześniej. I właściwie ten moment, kiedy zostałyśmy zaproszone do agory, żeby porozmawiać o współpracy nad książką, to był drugi raz, kiedy się widziałyśmy. No i mm -hmm. później te nasze rozmowy, to były kolejne razy, ale nie miałyśmy ze sobą historii, przyjaźni ani znajomości. Świetnie, to bardzo mi się podoba ta odpowiedź, <laughs> dlatego że y, chciałam cię zapytać, czy były takie pytania, mm -hmm. których się bałaś zadać? To znaczy, czy były takie pytania, które gdzieś w Twojej głowie świtała jakaś myśl, czy to nie będzie dla niej zbyt trudne, czy nie dotknę czegoś, co będzie, nie wiem, bardzo bolesne, albo być może są jakieś rzeczy, o których wolę nie wiedzieć, bo wiesz, myślę, że jak się znasz z kimś dobrze, to okej, okay, wiesz, gdzie są jakieś granice, a tutaj stąpasz pod takim. Jasne, świecie. to jest zawsze delikatny temat, ale raczej nie miałam tutaj wielu takich obaw. Po pierwsze, dlatego, że wiem, że Kleo dosyć otwarcie mówi o wielu rzeczach, wiedziała też, jaki jest charakter tego projektu, i raczej tutaj nie, nie bałam się też, nie bałam się też tego, że w razie czego powie mi, słuchaj. To jest tłumacz, jakby nie chce odpowiadać na to pytanie, albo jakby wyczuje, że mnie trochę zbywa odpowiedzią i to później jakby zależy, czy będę chciała to pogłębić i poszukać, poszukać dalej, czy, czy nie. Na, na pewno jest tak, że. Uznałam, że zacznę od tematów, które są mniej intymne, i, i chciałam chyba zacząć jakoś od pracy, bo wydawało mi się, że to, że to będzie łatwiejsze niż na przykład rozmowa o dzieciństwie, którą wolałam sobie za, zachować na, na potem. Więc chyba takie tematy rodzinne to jest zawsze coś, co wymaga największej delikatności, ale wydaje mi się, że tutaj raczej dobrze się wyczuwałyśmy. Były też takie momenty, kiedy ja, już spisując czy redagując tekst, wiedziałam, że na przykład Klau coś powiedziała ale myślę, że na przykład wyrzuciłaby to przy autoryzacji, więc nie miałam potrzeby w ogóle w, w, wszystkich informacji umieszczać w tym tekście. Ale tak, jest to i tak intymna rozmowa i wydaje mi się, że taka, w której e, czytelnik może mieć duży dostęp do Kleo, do mnie zresztą też, ale taka, która jednak szanuje granice. Ja myślę, że ona jest czuła. To jest takie określenie, które najbliżej mi pasuje posłuchać tam i, i, i widać, czytając litery, wzajemną troskę o was i także o Odbiorców tej książki, ale Kleo przechodząc do ciebie, bo jednak twoja twarz i widnieje na okładce, tak, teraz sobie możecie popatrzeć twarzą w twarz. Widzę, słuchacze tego nie widzą, ale Kleo zapatrzyła się na swoją twarz na okładce. Jesteś modelką, mhm. otwarcie mówisz o swoim zdrowiu psychicznym o chorobie afektywnej dwubiegunowej także o spektrum. Co ja gdzieś przeoczyłam, bo dowiedziałam się z tej książki, że zdiagnozowałaś się. Odcinek podcastu Można zwariować dziewczyny w spektrum, tam rozmawiamy z Natalią Fiodorczuk-Cieślak i gdzieś tam o tym wspomniałam, ale nigdy nie, nie, nie zrobiliśmy jakiegoś tego odcinku. Mm. Moja historia. No więc, wiesz, to, to jest dużo doświadczeń, żeby w sobie pomieścić, a myślę sobie, że jeszcze więcej, żeby mieć gotowość, żeby o tym opowiadać. Mhm. Ty pamiętasz taki moment, w którym siadłeś, powiedzieć dobra. Ja już to sobie ułożyłam w głowie i mam gotowość podzielić się ze światem. Czy to postępowało jakoś organicznie, zupełnie inaczej? Nie, wydaje mi się, że. Hmm. No nie wiem, wydaje mi się, że, że tutaj przy tej naszej książce i w ogóle przy tym całym procesie nie było jakichś takich wzniosłych momentów, w których ja siadałam w jakimś miejscu na szczycie góry i padał na mnie snop światła i wtedy wiedziałam właśnie, teraz podzielimy się tą historią. Tylko to wszystko wychodziło jakoś tak bardzo y, organicznie, wiesz, no, przyszedł ktoś do nas, powiedział, fajnie się czytało waszą rozmowę, czy chcecie ją rozwinąć w y, taką dłuższą formę. No i ja tak sobie pomyślałam, no, z jednej strony, okej, okay, no, mam te 27 lat, no i nie wiem, czy to jest... Y, czy to nie jest takie wręcz nie na miejscu, żeby pisać tego rodzaju książkę, ale z drugiej strony myślę, że to jest super przygoda i coś takiego, wiesz, no nie do każdego dzwoni telefon i mówi: Słuchaj, napisz książkę. No to pomyślałam, że fajnie będzie, fajnie mi się rozmawia o zakatom. Pomyślałam, że to będzie po prostu fajna przygoda i tyle. A mm, już chyba zaczynając prowadzić podcast. Y to wtedy wiedziałam, że mam sobie tę gotowość, żeby opowiadać o różnych rzeczach. Yy, I uważam, że to jest bardzo wartościowe, bo też widziałam przez wiele lat wcześniej i miałam takie poczucie, że dzielenie się swoimi doświadczeniami często może mieć dużo bardziej adekwatny skutek w sytuacji innych osób niż taka sucha psychoedukacja, nie? że mówisz o czymś, ale nie masz tego doświadczenia i mimo, że jakby psychologowie świetnie to robią, to to po prostu jakby jest jedna i druga droga, nie? I obydwie są potrzebne. I ym, raczej ja zawsze podchodziłam do tego z tej strony, a też wydawało mi się, że w którymś momencie obrałam takie podejście, że Chyba, żeby sama zrozumieć jak najwięcej, to zaczęłam o tych wszystkich, może nie zrozumieć, ale tak się oswoić z tym, to zaczęłam o tych wszystkich rzeczach strasznie dużo mówić do osób w moim otoczeniu. Tak na takiej zasadzie, że po prostu ktokolwiek by mnie chciał posłuchać, to ja będę mówić. I spotykałam się z takim w sensie, no, jakby przyjaciele, znajomi i tak dalej. Nie, że po prostu są obce osoby w parku. Chociaż nie wiem, że to też się tak mogło wydarzyć, y ale. Y ale finalnie uznawałam, że, że, to, że to przybierało tylko taki mm, dobry skutek, że osoby się dowiadywały rzeczy, których nie wiedziały wcześniej, bardziej zwracały uwagę na siebie, na osoby w swoim otoczeniu, więc nie widziałam w tym żadnego zagrożenia. Lubię odcinki i rozmowy z samorzecznikami i w podcaście gdzieś już jest rozmowa z Michaliną Tańską, która opowiadała o tym, jak to, jak ona przeżywa i pamięta swoje epizody manii i depresji. Też mhm. zmaga się z chorobą afektywną dwubiegunową. Jak myślisz, to może być pytanie nieco abstrakcyjne, w jaki sposób twoja choroba afektywna dwubiegunowa wpłynęła na to, gdzie jesteś? Hmm. Myślę, że na pewno... W jakimś stopniu. Dlatego, że. Myślę, że jestem taki wątek. To jest pierwsze, co mi przyszło do głowy. Jestem taki wątek tego, jak poznałam mojego byłego chłopaka i byliśmy na imprezie i wyszliśmy na papierosa i ja powiedziałam: no, chodźcie, idziemy nad morze. I myślę, że gdyby to mi się przytrafiło teraz, to raczej bym tego nie zrobiła. Ale przez to, że wtedy byłam właśnie w takim epizodzie i byłam dużo bardziej śmiała i dużo bardziej chętna do jakichś takich różnych eksperymentów, no to tak się potoczyło, że później pojechaliśmy na długą, fantastyczną podróż przez. Stany razem i nagle spędziłam pięć lat w Nowym Jorku, no nie? I to wszystko wyszło od tego. Więc myślę, że to jest tak, że w jakimś stopniu ym, afektowało to różne moje decyzje. No i też pewnie to, jak myślę. Ym, I nie byłabym w stanie powiedzieć, czy oddzielając jedno od drugiego moje, pot moje życie potoczyłoby się tak samo, czy nie. My myślę, że to nie jest... Ym, Wiesz, że to nie jest do, do powiedzenia, bo to jest jednak chyba taka, hmm. no sama nie wiem. Do byłego chłopaka jeszcze wrócimy, bo strasznie mnie wkurzył i chciałabym tutaj o jedną rzecz zaraz dopytać, ale przejdę do Agaty na chwilę, bo powiedz, na ile, ile wiedziałaś o chorobie afektywnej dwubiegunowej przed spotkaniem Kleo, przed rozmową o książce? W ogóle na ile temat zdrowia psychicznego był gdzieś obecny w Twoim życiu? Hmm, kurczę, nie wiem, ile wiedziałam na temat choroby afektywnej dwubiegunowej. Na pewno się przygotowałam do pierwszej rozmowy z Kleo, do, do wywiadu do wysokich obcasów, więc wtedy na pewno zrobiłam porządniejszy research na ten temat. Wiedziałam o tym na pewno wcześniej. Kwestia zdrowia psychicznego zawsze mnie interesowała, bo. Nie wiem, interesował mnie po prostu ten temat. Uważam, sama byłam po dwóch terapiach, i um, moja siostra ma zaburzenia odżywiania, o czym też wspominamy w tej książce, więc to jest jakiś temat, który jest obecny w moim życiu i zawsze był dla mnie ważny, zawsze interesowały mnie. Osoby, które o nim mówią, zawsze uważałam, że za mało się o tym mówi, po prostu. Więc to nie jest też tak, że spotkałam się z Kleo i nagle po prostu um, zaczęłam się edukować w, w tym temacie. Oczywiście na pewno moja wiedza się poszerzyła dzięki tej, tym rozmowom licznym, ale to zawsze leżało gdzieś w moich zainteresowaniach, inaczej pewnie bym też nie podjęła się takiego tematu. Wspomniałyśmy o, drugim, o tym byłym chłopaku i dlaczego on mnie wkurzył, ponieważ jest tam taki fragment, w którym opowiadasz o takim doświadczeniu gaslightingu. Mm -hmm. To znaczy sytuacji, w której twoja choroba już miała miejsce, a byłaś posądzana o epizod manii w momencie, w którym tego nie było. I wtedy sobie pomyślałam o takim doświadczeniu, które dla mnie z perspektywy obserwatora było zupełnie obce, a wydawało się skandalicznym, naruszającym wszelakie granice zachowaniem, w którym możesz wykorzystać świadomość czyjejś choroby do realizacji własnych celów, ale z taką olbrzymią krzywdą, dla tej osoby. Mam nadzieję, że to jedyna sytuacja, w której takie coś się Tobie przytrafiło. I kiedy to przeczytałam, byłam, byłam strasznie wkurzona. W sensie miałam już ochotę nie czytać dalej, bo zła na tego chłopaka, nie na Ciebie. I pomyślałam sobie, że to są różne odcienie kwestii zmagania się ze zdrowiem psychicznym, które mogą być niedostępne dla perspektywy obserwatora, a są tylko dla samorzecznika. Czy. Zdarzało ci się jeszcze w życiu, że ktoś nie brał cię na poważnie albo próbował wmówić ci, że może to nie jest to, czego chcesz, a to wynik twojej choroby? Nie, absolutnie nie. To była jedyna taka sytuacja. Ja nie miałam wtedy świadomości w ogóle tego, czym jest gaslighting i że coś takiego w ogóle istnieje. Natomiast jak teraz sobie o tej sytuacji myślę, to myślę, że to jest dokładnie jak przełożenie. Sytuacji z tego filmu, z którego się wzięła ta nazwa, nie? Że, że kobieta myśli, jakby zapala lampy naftowe, a jej mąż je gasi i mówi, że ona tego nie zrobiła. I ona sobie to wkręca, że no nie, przecież zrobiłam. No i ona znowu zapala, on znowu gasi i mówi, że nie zrobiła. No i myślę, że to może być super krzywdzące. I szczególnie nie mając świadomości, że coś takiego istnieje, to można się bardzo łatwo dać wkręcić i moje osoby z bliskiego mi otoczenia. Na przykład zorientowały się, że były gaslightingowane w pracy i gdyby nie ta historia, to nie, nie pomyślałyby o tym, że to się im faktycznie przydarza i po prostu by kontynuowały te prace i myślały, że zwariowały. No, to jest taka przemoc w białych rękawiczkach, to znaczy nam się trudno zorientować, że jesteśmy w sytuacji, w której ktoś te granice narusza, ale tu mamy specyficzny kontekst. Mamy kontekst, który istnieje obiektywnie pod tytułem Twoja choroba, twoja diagnoza, i myślę sobie, że tutaj podwójnie krzywdzące jest wykorzystywanie tego w kontekście takich zachowań przemocowych. No, myślę, że pewnie, że tak. I że tutaj pojawia się bardziej chyba taki problem tego yy, braku umiejętności nawigowania relacją i tego, że jak nie chcesz być w relacji, to po prostu z niej wychodzisz i decydujesz się ją zakończyć, a, nie, a nie, nie próbujesz robić komuś krzywdy, bo to jest niepotrzebne, ale niektórzy po prostu tego nie potrafią i wychodzi jak wychodzi. No, myślę sobie też o takiej specyfice, którą ja znam z kolei z tej drugiej perspektywy, pracy z pacjentem, mhm. yy, że. Pewnego rodzaju choroba albo obecna dyspozycja, może no, stanowi jakiś kontekst Twojego życia, Twojego czy każdej innej osoby, która zmaga się z jakąś trudnością w zakresie zdrowia psychicznego, która może mieć pewne plusy i pewne minusy. I być może będzie to niepopularne, co teraz powiem, ale czy zdarzyło Ci się zwalać pewne zachowania na swoją kondycję albo stan chorobowy, że. To może wynikać z mojej aktualnej dyspozycji, bo kiedy pracujesz z pacjentem, tam musi być motywacja do tego, żeby wyzdrowieć. A czasami pewne okoliczności, jak na przykład w epizodzie depresji, dają nam korzyści opiekę, zaopiekowanie, uwagę, i czasami trudno jest z tego zrezygnować. I czasami jest trudno powiedzieć: Dobra, to ja teraz chcę wyjść z tego stanu choroby, żeby. Na przykład zmagać się z życiem, wiedząc, że stracę na przykład opiekę czy, czy uwagę kogoś, kto jest dla mnie bliski. I zastanawiam się, czy miałaś takie doświadczenia w swoich epizodach choroby. Nie, ale to chyba wynika po prostu z tego, jaką ja jestem osobą. Ja jestem bardzo niezależna i nie lubię nadużywać czyjejś uprzejmości, nie lubię nadużywać czyjejś uwagi, nie lubię, wiesz, komuś robić. Niedogodności na przykład i bardzo mi zależy, żeby tego nie robić i może to jest bardziej w drugą stronę, czyli że na pewno mam większy problem z proszeniem o pomoc, kiedy to jest, kiedy to jest najlepszy moment, no nie? Tylko, że zazwyczaj poczekam trochę za długo raczej niż w drugą stronę, raczej niż właśnie wykorzystując tę uwagę i tę pomoc, więc absolutnie nie. Myślę, że jedyne sytuacje, w których coś tłumaczyłam tym, że mam dwubiegunówkę, ale ja też jestem od wielu, wielu lat w remisji, mam bardzo dobre leczenie, mam bardzo dobrą terapię, więc de facto tak teraz, w codziennym życiu, to to są jakieś takie wahnięcia, które nie przekładają się jakoś na... nie, nie mają żadnych takich realnych i... Istotnych y, wpływów na moje codzienne życie. A kiedyś, y, jak jeszcze nie byłam w leczeniu, albo to leczenie było takie chwiejne, no to jasne, że musiałam wytłumaczyć jakieś takie rzeczy, jak to, że nie wiem, w, y, w środku nocy jadę gdzieś pociągiem, albo gdzieś uciekam, albo coś takiego. No ale to. Się wiązało z tym, że po prostu nie byłam w adekwatnym leczeniu, no i tyle. Myślę, że to nie jest całkiem sprytne i perfidne. Też nie chciałabym, żeby to w taki sposób zabrzmiało słuchaczom i słuchaczkom. Bardziej sobie myślę, że każda sytuacja, w której się znajdujemy, no, rodzi jakieś konsekwencje. One niekoniecznie muszą być negatywne i trudne. I mhm. Znamy sytuacje innych osób, które zmagają się z chorobą afektywną biegunową, które podejmowały nieracjonalne decyzje finansowe czy ryzykowne zachowania seksualne, które, były efektem mani, natomiast mm -hmm. trudno było potem e, wytłumaczyć się. Y, Brakiem korzyści wynikających z tych zachowań na daną sytuację. I mogło być takie podejrzenie, czy padać takie podejrzenie o to, że było to zachowanie celowe, a wzmacniania wzmacniane także takim społecznym odbiorem tego. No, przecież możemy postrzegać osobę, która ma ograniczoną potrzebę snu, odżywiania, dużo energii, dużo pomysłów, także fantastycznych i energii do tego, aby realizować różne projekty. Jako kogoś wybitnie kreatywnego, no to spotyka się ze wzmocnieniem, uznaniem, i czasami myślę sobie, że trudno jest. To stracić. Hmm. Ciekawe, na pewno. Ym, ale z drugiej strony, myślę, że, że tak nie było w moim przypadku. Nie umiem się do tego tak odnieść, wiesz, że wow, totalnie tak było, bo, bo kompletnie nie mam takiego doświadczenia i mam wrażenie, że, że jakby moje sytuacje z epizodów maniakalnych były raczej takimi bardzo. Nieracjonalnymi zachowaniami, które się nie przekładały na, nie wiem, moją karierę czy coś takiego. One też nie trwały długo. Ja miałam bardzo dobrą opiekę, miałam e, rodzinę, która bardzo o mnie dbała i zwracała uwagę na to wszystko. E, I dlatego też myślę, że ta psychoedukacja jest taka istotna, bo e, właśnie możesz mieć kogoś w swoim otoczeniu, kto będzie e, mało spał, mało jadł i będzie odnosił ogromne sukcesy i pomyślisz sobie, wow, ale wybitna osoba. A tak naprawdę ona jest w episodzie maniokalnym, tylko nikt nie wiedział i nikt nie zwrócił uwagi, nie? No myślę, że mamy także taki spaczony obraz różnymi filmami i że wielu z nas wydaje się, że osoby chorujące czy zmagające się z kryzysem zdrowia psychicznego, taki obraz z lotu nad czym gniazdem, mm -hmm. no a niekoniecznie tak jesteś. Jesteś przykładem osoby, która odnosiła sukcesy w czasie zmagania się ze swoją chorobą. Agata, co było dla ciebie najtrudniejsze w czasie pisania tej książki? Pracy nad tą książką. Znaczy możesz też powiedzieć, że wszystko było czystą przyjemnością, w ogóle nie było trudno. Muszę powiedzieć, tak było. Muszę przyznać, że było mało <noise> trudności. Mogłabym oczywiście mówić o jakichś takich technicznych rzeczach, czyli po prostu trudno jest, mając tak dużo materiału, wydestylować tą naj, najbardziej, naj, najlepszą esencję, potem podzielić to na rozdziały, żeby to miało sens, żeby to się fajnie czytało. Więc tak naprawdę najtrudniejsza była praca redakcyjna, jakkolwiek nudna nie byłaby to odpowiedź. Na początku moim takim wyzwaniem było. To, żeby dotrzeć do jakichś takich rejestrów w kleo, które, bo kleo już jakby wcześniej bardzo dużo mówiła, ma też podcast, dużo wypowiadała się o swojej chorobie, o swoich doświadczeniach, i to co było dla mnie wyzwaniem, to to, żeby dojść do takich punktów, których ona jeszcze nie wypowiedziała, o których może się jeszcze nie zastanawiała sama, to były największe wyzwania i wydaje mi się, że to się też udało, parę razy się jakoś tak spotkać w takich miejscach, które byłyby jakimś takim fajnym zaskoczeniem też dla samej Cleo, czy tak było? No właśnie, Kleo, to co? A o czym ty myślisz? No nie, wydaje mi się, że były po prostu jakieś takie. Nie wiem, czy mam w głowie jeden konkretny przykład, ale po prostu. Um, że były takie momenty w naszych rozmowach, w których czułam, że na przykład mówisz, A co ciekawe, w sumie nigdy się nad tym nie zastanawiałam, i że to wychodziło właśnie w jakiś takich. Albo pytałam cię o coś na przykład, co miałaś niby ponazywane, ale jakby z jakiejś drugiej strony, której ty się może nie spodziewałaś. Nie, no to myślę, że wiele było takich momentów, w sensie, ale w takim sensie, że po prostu ja nad nie wiem, które z nich weszły do książki, a której nie. czy ty czytałaś tę książkę. <laughs> Jezu, ja przeczytałam tę książkę tyle razy i potem jeszcze czytam ją na głos i to trwało 12 godzin, jak czytam ją na głos w studio. Więc ja ją przeczytałam naprawdę wiele razy i teraz jak się spotykam z moimi przyjaciółmi i o czymś rozmawiamy i ja mówię: "Spokojnie, to jest w książce" i otwieram na danej stronie. <grym> <grym> Też nie musimy rozmawiać, możecie przeczytać w książce. E, ale e, no tak, oczywiście czytam tę książkę. To co ja sobie pomyślałam, no dużo jest tutaj takich wątków właśnie, których tak tak trochę nie, jakby nie miałam gdzie poruszyć, nie? W sensie nie, nie potrzebowałam też ich gdzieś w ogóle poruszyć jakoś szczególnie, ale na przykład, wiesz, pomyślałam sobie, jak w ogóle zaczęłyśmy nad tym pracę i tak myślałam, w sumie nie wiadomo trochę jakby o czym będzie ta książka. Tak zobaczymy, co, co pogadamy, to będzie ok. Potem liczyłyśmy na to, że wyślemy to do, z powrotem do Agory i oni powiedzą... Nie, no to w ogóle nie o tym. Albo na przykład, no to może spróbujcie bardziej o tym, a bardziej o tym, a nie tylko tak. No, zaraz, super, super, tak. Super, bardzo ciekawe, fajnie. <laughs> Więc to się w ogóle nie spinało z tym, z tym, jak słyszałam od innych moich znajomych, jak wygląda pisanie książki i że to jest po prostu ciężkie i straszne i ciągle ci mówią, że źle. Ym, ale to, o czym sobie pomyślałam, no to właśnie, wiesz, yy, yy, przeżyłam zamach terrorystyczny. No myślę sobie, że to jest takie naprawdę dosyć wyjątkowe doświadczenie Jakoś nigdzie o tym nie miałam komu opowiedzieć. To powiedziałam Agacie. Albo na przykład był tam taki wątek tego, że no miałam sprawę o stalking. O stalking. Stalking. E, stalking. Mhm. E, I też uznałam, że może to jest dobry pomysł, żeby o tym opowiedzieć, bo to też się z tego robi popularny jakiś temat i coraz więcej osób tego doświadcza. A, a wcześniej się po prostu bałam o siebie i osoby mi bliskie, bo to była bardzo niebezpieczna sytuacja i myślę, że to mogły być te rzeczy, ale jedna też rzecz, która teraz mi przyszła do głowy, to był taki moment, ja już byłam w Tokio i robiłam jakąś tam kolejną dziesiątą edycję któregoś pliku i um, chyba rozmawiałyśmy o, o, o body positive, o, bo, o podejściu body positive i mi się nie podobała moja odpowiedź i w hmm. ogóle usunęłam całe to wszystko <laughs> I, i potem, no i myślałam, no dobra, usunęłam ten fragment i trudno. Agata do mnie wróciła i powiedziała, że w sumie to uważam, że to jest, bo ta moja odpowiedź jest taka, taka jakby trochę naokoło i taka, wydaje mi się, że żadna, dlatego że ja nie mam, wiesz, no, pytasz y, szczupą laskę, co ona sądzi o body positive, no wiesz, ja nie miałam, ja się nigdy nie spotkałam z jakimś y, takim negatywnym podejściem czy coś, y, więc wydaje mi się, że to nie ja jestem tutaj osobą, która się powinna aż tak wypowiadać w tej kwestii, nie? Mm. No i usunęłam to wszystko, a Agata wróciła i powiedziała, że w sumie uważa, że to jest wartościowy fragment i żebyśmy go właśnie nie usuwały. I teraz to jest ciekawe, że o tym mówisz, bo kiedy słuchałam ja twojej odpowiedzi, to z jednej strony myślę sobie i teraz sypię głowę popiołem w moim podejściu do tej książki. Bo kiedy czytasz książkę, która wygląda jak biografia... Bo ona tak wygląda. Mhm. Jest napisane Kleoćwiek w rozmowie z Agatą Trzebuchowską na okładce Kleoćwiek, że ja bym się właśnie spodziewała takiej osoby na postumencie, która mi powie, jak mam żyć. I jakie są jej tutaj główne zasady i wartości? A jest to przysłuchiwanie się rozmowie dwóch dziewczyn, które czasami nie wiedzą, które czasami udzielają odpowiedzi, z których nie są zadowolone, ale druga wyciąga z niej wartość. I ja myślę sobie, że to jest wartość dodana tej książki, że pozwalacie też także swoim, też także swoim czytelniczkom nie wiedzieć. I szukać odpowiedzi, i szukać, i błądzić, i zadawać pytania. Ale w ogóle a propos no. jeszcze tej okładki, bo tak już któryś raz to przytaczasz, to nasz oryginalny pomysł, jak się spotkałyśmy jeszcze z Maćkiem Nowakiem, który robił zdjęcia do tej książki, był taki, żeby. No bo wi wi wiadomo, wydawnictwo. Ja, ja zrobiłam też research odnośnie tego, jak się sprzedają książki, jak one mają okładki, że najlepiej się sprzedają książki, które mają twarz na okładce i która patrzy na ciebie. Mm. E, lepiej, bo, bo, mm. bo, bo e, pierwszym punktem referencji. Ja, ja lubię wiedzieć, <laughs> e, ale pierwszym <laughs> punktem referencji to była w ogóle okładka Cine do e, biografii e, Głowa Bokiem. Nie wiem, czy e, łysa dziewczyna, ale ładna okładka. E, no więc zdecydowaliśmy się na to, ale w ogóle nasz oryginalny pomysł po takim spotkaniu naszym w kawiarni był taki, że tutaj okay, będzie ten mój portret, a z drugiej strony, na, w sensie z tyłu, będzie taki sam portret, tylko Agaty. Mhm. I no, nie udało nam się tego zrobić, bo to jest po prostu nie... nie jest to coś, co się robi na rynku wydawniczym, jak widać, ale myślałam, że to by było dużo bardziej adekwatne i tak też o tym rozmawialiśmy, że... Że to by było dużo bardziej adekwatne do tego, jak, jaka to jest książka, nie? No. O czym jest ta rozmowa? Znaczy, podoba mi się też to, że z tyłu jest jesteście, to zdjęcie, nie? jesteście obie i jakoś to. Ty zapraszasz, ale razem to zamykacie i przeczytelnika obie przez tę książkę prowadzicie, ale wyobrażam sobie, że pisząc książkę, czy siadając jakiegoś projektu, masz w głowie, macie. Osoby, które to przeczytają, mhm. i że to mogą być osoby wam bliskie, ale także osoby, których zupełnie nie znacie i do których chciałybyście, żeby ta książka dotarła. Mhm. Czy miałyście takie myśli, i kto, waszym zdaniem, powinien po tę książkę sięgnąć? Ja myślałam przede wszystkim, że to jest książka, która zainteresuje młode dziewczyny. To jest w mojej głowie taki target dobry dla tej książki. Już abstrahując od tego, że wydaje mi się, że osoby, które na przykład śledzą działalność KLEO, to są w dużym stopniu pewnie młode osoby, też pewnie młode dziewczyny, bo w ogóle temat psychologii jest zdecydowanie sfeminizowany, jak wiemy. i Więc wydaje mi się, że to jest jakby taka naturalna, bardziej grupa odbiorcza, ale oczywiście... Mam nadzieję, że ona się też będzie poszerzać. Ale chciałam się jeszcze odnieść do tego, co powiedziałaś wcześniej o tym pozwalaniu sobie na niewiedzę jakąś. To jest też coś, co mnie jakoś najbardziej interesowało właściwie w tym procesie pisania tej książki, że Cleo przez ten rok ewoluowała, ja na pewno też, i nasze poglądy. I przez to, że to też było. Rozłożone w czasie, później przy autoryzacji. Widziałam też pewne niespójności, na przykład, że no tutaj Klau powiedziała coś, a tutaj w sumie sobie przeczy, ale uznawam, że to jest właśnie fajne, bo to jest naturalne, bo to jesteśmy i raz myślimy coś, potem to się trochę zmienia pod wpływem naszych doświadczeń i to jest super. I jesteśmy w procesie, jesteśmy też w takim wieku, zwłaszcza, że jesteśmy w procesie, i wydaje mi się, że to jest olbrzymia wartość i jakby też takie, jakby. Ważne jest, żeby mieć jakieś wartości i zdanie na różne tematy, ale fajnie jest też dać sobie takie przyzwolenie na to, że to zdanie się będzie e, zmieniać i że my się będziemy zmieniać. I wydaje mi się, że jest to też jakoś zapisane i w tej książce jest to jakoś jej immanentną częścią. Okej. Okay. Super, co? No fajna, no fajna ta Twoja wspólnota. <grym> Dobrze, że ją to przeprowadziła. Dobrze, pomyślany. A ty, powiedz, Cleo, y Miałaś takie myśli? Kto to przeczyta i co byś chciała, żeby sobie zabrał po przeczytaniu tej książki? Um, miałam na pewno na uwadze to, że, y, 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 że przeczytają to moje bliskie osoby i dlatego też y, no ja jestem jednak dosyć prywatną osobą, mimo że dużo mówię rzeczy w podcaście i tak dalej. No to wchodząc na mój Instagram nie dowiesz się za dużo o moim życiu prywatnym, nie będziesz wiedziała, kim są moi przyjaciele, nie będziesz wiedziała, z kim się spotykam albo spotykałam. Więc zależało mi też, żeby zachować jakąś taką granicę, w której opowiadam o rzeczach, ale, um, ale że one są. Um, że, nawet, że różne sytuacje i osoby, o których opowiadam, są tłem do jakiegoś przykładu o czymś. I na przykład, tak jak często jest w książce poruszona, te, poruszony temat mojej siostry, wątek mojej siostry, to zależało mi na tym, żeby wszystko z nią skonsultować, żeby ona mogła przeczytać każdy fragment tej książki. Jeśli cokolwiek tam się pojawia, z czym się nie zgadza, albo co uważa, że jest przekraczaniem jakiejś granicy, czy że za dużo, czy cokolwiek. Um, to, żeby mi powiedziała, i ja to wszystko usunę, wiesz. I miałam też takie podejście, no i niestety to jest pokłosie bycia osobą z doświadczeniem gaslightingu, że Pisząc o niektórych rzeczach, miałam wątpliwości, czy ja to dobrze pamiętam, czy faktycznie tak było, albo czy ja coś nie poprzekręcałam. I e, no, to jest ogromny komfort mieć przyjaciół, którzy byli przy mnie w tych różnych sytuacjach i móc im po prostu to podesłać wszystko i e, no, dosłownie bez ogródek zapytać, ej, czy tak było? <laughs> e, więc właściwie no, takie najważniejsze rzeczy, e, najważniejsze osoby. Mm, dla mnie jako czytelnicy to były osoby, które faktycznie mnie znają i które faktycznie wiedzą, jak, jak to wszystko się wydarzyło. No i potem wyszła moja książka i dałam ją mojej babci. Moja babcia niedługo kończy 75 lat. I ona potem do mnie zadzwoniła kilka dni później. Ona do mnie zadzwoniła i powiedziała... Ja mówię, no i jak ci się podobała książka? Taka ok. <laughs> ja moja to nie podobała ci się jakoś bardzo? Czy super, wiesz, moja pierwsza książka. On no, mówi, nie, dzwonię tak ci powiedzieć, że taka była ok. Tak, jakbym z tobą rozmawiała. Słuchaj, <laughs> Więc, to całkiem dobra recenzja. Tak, w sumie. myślę, że to jest fajna recenzja. I moja babcia też słucha naszych podcastów na YouTubie i. Um, i tak mi się wydaje, że to jest właśnie taka dobra recenzja. Wiesz, bo nie chciałabym też w takiej książce stworzyć obrazu osoby, która nie istnieje. I wiesz co? Bo bym się już wtedy w tym nie połapała. Ja sobie myślę, że mamy dużo seriali książek i ja pewnie nie nadążam za nowościami nawet na rynku, ale mam wrażenie, że tam są takie przykłady ekstremalne. Mhm, totalnie, e, 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 nawet trochę przerysowane. I jak sobie zaczynałam czytać tę książkę, nie wiem, tam gdzieś do pierwszej, tam pięćdziesiątej strony sobie myślałam, no dobra, no książka o życiu, o dziewczynie, no fajnie, fajnie. Są tam pewne ekstremalne przykłady, no bo nie każdy przeżył chociażby wspomniany już tu wcześniej atak terrorystyczny. Ale potem sobie pomyślałam, czy przez to, że my oglądamy tak bardzo ekstremalne i skrajne przykłady zewsząd, książka o czymś, co jest bardzo ludzkie, normalne, e, właśnie nieugruntowane, zmienne, e, z tą dużą ilością znaków zapytania i swobodą mówienia jeszcze tego nie wiem albo jeszcze tego nie wymyśliłam nie jest czymś tak cholernie właśnie czułym, intymnym, kuszącym i zapraszającym do tego, aby przeżywać życie y, ze wszystkimi odcieniami, jakie. Zsyła gdzieś na tę drogę. Myślę, że totalnie tak jest. I myślę, że to jest też miejsce, w którym dużo osób na pewno będzie w stanie się odbić i zobaczyć siebie, bo, no bo mało osób pewnie ma te wszystkie doświadczenia z seriali, czym bycia wampirem, jak na przykład teraz Agata pisze <śmiech> <śmiech> kolejny serial. Więc no, myślę, że dużo jest, dużo jest tam takich doświadczeń, które są uniwersalne, tak myślę, jakiś wiesz, przemyśleń i tak dalej. Agata, a co ty byś chciała, żeby czytelnik, czytelniczka tej książki zabrał za sobą? Jaka była twoja intencja, a może jej nie było? Chyba najbardziej właśnie to, co powiedziałam o tej zmianie, że to jest okej, okay, że się zmieniamy, i że to jest fajne, i że taka ciekawość siebie, samego i ludzi wokół, że to jest coś, co należy w sobie pielęgnować. I. Wydaje mi się, że to jest jakby jakaś taka duża wartość, i chyba chciałabym, żeby to zostało zabrane. Poza oczywiście tą całą wiedzą na temat zdrowia psychicznego, które domyślam się, że nie każdy czytelnik czy czytelniczka posiada, i to jest jakby coś, co fajnie by było, gdyby po prostu było wiedzą powszechną, i mam nadzieję, że między innymi dzięki naszej książce stanie się. Ja też mam wrażenie, że przemyciłyśmy przy, w, te, w tej książce dużo psychoedukacji w taki sposób, wiesz, nieinwazyjny. Taki, że właśnie jakieś takie info bardzo konkretne, ale gdzieś tam w jakichś przykładach, historiach, coś tam. Myślę, że to było też smart move tak, Agata. Agata, a co cię najbardziej zaskoczyło w Cleo? Hmm, co mnie zaskoczyło wkleo chyba ja wiem co no to że było pytanie do wkleo ale że, ale, że y, rozmawiałyśmy o tym że przeżyłam ten zamach terrorystyczny a się okazało że chłopak z którym ty się spotykałaś kręci o nim film I, za i zaangażował cię do głównej roli nie nie to a. tylko tyle co nie. Nie było tak? Nie. Czy on kręci film o tych zamachach? A tak, rzeczywiście. No. Masz rację. Ja ja to tak, na pewno tak. przeczytałeś. Tak, tak, bo ja pamiętam, tak. przy którym stoliku w relaksie siedziałeś, jak tak, rozmawiałeś. Tak, to prawda, tak, tak było. Ale to nie jest coś, co najbardziej mnie zaskoczyło w tobie. To Ale było to ciekawe doświadczenie był okoliczności. Chyba to, co mnie zaskoczyło w Kleo najbardziej, to. Taka mm, jej cecha, takiego trzeźwego patrzenia na wszystko i oddzielania emocji od y, takiej czystej analizy. I z tego wynika właśnie też takie poczucie, właśnie dużego ugruntowania i takiego bycia przy sobie i przy swoich przekonaniach, które. Później się dowiadywałam, że też ewoluują, co było jakby fajne i to już to właśnie takim fajnym zaskoczeniem. Ale też samym pierwotnym zaskoczeniem było to, że tak młoda osoba może być tak bardzo świadoma, samoświadoma. Jest taką precyzją wypowiadać się na różne tematy bez takiego zabrudzenia emocjonalnego. Czego też zazdroszczę ci wielokrotnie, bo ja nie jestem na przykład taką osobą. Mm. I, I tak, to wydaje mi się, że bardzo taka kl cecha Kleo. Kleo, co Cię najbardziej zaskoczyło w agacie? 30 minut później. Myślę że, myślę, że wiele pytań, Agaty, czy jakichś takich wątków, w, ktu, w które. Ale może po prostu ja porusuję, nie jestem dobra w przewidywaniu w ogóle ludzi, ale że jakichś takich wątków, w które szłyśmy, nie były dla mnie oczywiste. W sensie ja bym nie poszła tędy, albo ja bym nie skojarzyła rzeczy w taki sposób i z tego się też bardzo ciekawe nasze rozmowy kończyły, bo też często. No, naprawdę, my, myślę, że my tego materiału to mamy tam dwa razy albo trzy razy. Cztery trzy razy, wiesz, na pewno. Dużo, dużo, dużo więcej. I myślę, że to też między innymi dzięki temu, że właśnie te rozmowy szły w taki sposób, który nie był dla mnie, tak, nie był dla mnie taki, że myślałam sobie, że przyjdę i będę i wiem, o czym będziemy rozmawiać. Czasami przychodziłam i ja myślałam sobie, o, muszę ci opowiedzieć, Kogo poznałam, albo muszę ci opowiedzieć, co mi się przypomniało. A jeszcze mi się przypomniało coś tam. Ale często to w ogóle ewoluowało w jakiś taki sposób, który nie był dla mnie do przewidzenia, więc myślę, że to jest tym bardziej mieć ciekawe takiego partnera do rozmowy. To jest podcast psychoedukacyjny, więc chciałabym trochę do psychoedukacji zejść w nim. Gdybyś ty, Cleo. Miała powiedzieć osobie, która słucha tej rozmowy i być może zastanawia się, cholera, no zdrowie psychiczne, coś tam wiem, coś dzwoni, coś słyszałam kiedyś w życiu, ale nie wiem, jak się za to zabrać i nie wiem, czy powinnam udać się po pomoc specjalisty i w ogóle od czego zacząć, to korzystając ze swojego doświadczenia i ze swojej historii, co byś takiej osobie powiedziała. Ja mam wrażenie, że to jest w kółko to samo i jak katarynka, że jeśli masz w ogóle taki pomysł, że coś może być nie tak, to po prostu idź do któregokolwiek specjalisty, czy pójdziesz do psychiatry, czy pójdziesz do psychologa w szkole, czy pójdziesz do psychoterapeuty, to są wszystkie osoby wyedukowane na tyle, żeby być w stanie stwierdzić, Jaki specjalista udzieli Ci najlepszej pomocy, i nie trzeba wiedzieć, wiesz, yy, że jak tak, to do tego, a jak tak, to do tego, to po prostu. Albo nawet jeśli, nawet jeśli Ci się wydaje, że coś jest nie tak, a się okaże, że no tak, w sumie jesteś w żałobie, bo zmarła Twoja babcia, i logiczne, yy, i jak potrwa to za długo, no to potem warto przyjść jeszcze raz, no to nic nie tracisz. W sensie. Yy, yy, yy. Nie wiem, stracisz pewnie z 170 zł i godzinę życia. nie? Ale, ale często warto po prostu sprawdzić i, i pójść i się spotkać, i dowiedzieć się, że no tak, to jest normalne, twoja babcia umarła i tak wygląda żałoba, niż martwić się, że to może się przeistoczyć w coś dużo gorszego, bo no wiadomo, im, im, im później tym gorzej i trudniej i dłużej się zbiera. A do osób, które boją się etykiety. Diagnozy, czegoś, co zostanie z nimi na zawsze. Że to nie jest tylko kleomodelka. To jest kleomodelka, która ma chorobę afektywną, dwubiegunową i jest na spektrum. No i jeszcze milion innych rzeczy. Przecież po prostu mam tych etykiety jakieś 10 milionów i każdy ma. Więc nie widzę. Um, znaczy, ja nie widzę w tym nic złego, ale moje podejście jest odwrotne. Ja miałam takie wrażenie, że te wszystkie informacje to, był, to była dla mnie ulga i to było. I cieszyłam się z tego, że nagle wiem, co jest nie tak, bo wiedziałam, że coś jest nie tak. Przecież to jest najgorsze, masz taki lęk, że wiesz, co, że coś jest nie tak. Na przykład, że boli cię strasznie głowa. Dla mnie przestraszające, że mnie tak strasznie boli, ja nie wiem, co zrobić i nie mogę z tym nic zrobić. A jak już się dowiedziałam, że co za zatok, że można sobie psikać do nosa i tak dalej. I to może zejść, no przecież, o Boże, co za ulga! No to mam wrażenie, że tak samo jest ze zdrowiem psychicznym, że, e, że wiesz, że jak się już dowiesz, co jest nie tak, i jak się już dowiesz, co można z tym zrobić. No, i, mo i możesz sobie to wszystko w ogóle ogarnąć i gdzieś tam włożyć w szafce. No to nie, nie jest coś, co wszechogarnia twoje życie, bo jest jego bardzo istotną składową, tylko staje się jakąś taką rzeczą, którą sobie możesz położyć na półce, i okej, okay, dobra, to jest jakaś tam jedna rzecz, ale na to biorę tabletkę rano i wieczorem i to, o, załatwione, nie? I tam czy idę na terapię, czy w zależności od tego, co z tym robisz, więc dla mnie to jest super opcja wiedzieć rzeczy. Nazwane straszy mniej i łatwiej to zintegrować i na tę półkę, tak jak powiedziałaś, gdzieś odłożyć wedle swojego wybranego porządku. Moimi i waszymi gośćmi były Kleo Ćwiek i Agata Trzebuchowska. Dziękuję wam bardzo za spotkanie i za rozmowę. Dzięki. Dzięki. Do usłyszenia wszystkim słuchaczom i słuchaczkom podcastu Gada.